Podcast Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z sobą wiedzą i doświadczeniem z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, soczystych, merytorycznych rozmowach, ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolnym finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystaj narzędzia i uzyskuj podobne rezultaty. Chciałem porozmawiać z Tobą właśnie o naszych społecznościach. Ja organizuję eventy nieruchomościowe od dłuższego czasu. No, kilka tysięcy osób było u nas na eventach. Ty też takie eventy robisz. Nie chcę rozmawiać tutaj o szkoleniach, które organizujemy, jak one wyglądają i tak dalej. Chcę porozmawiać o tym, jak Ty widzisz osoby, które przychodzą na Twoje kursy na początku i potem z nimi widzisz się na jakichś zjazdach swoich czy kolejnych jakichś etapach szkoleń. Jakie postępy oni realizują, od czego zaczynają i, i potem. Co mówią później, po czasie, już po kursie, po wiedzy, jakbyś podzielił się takimi swoimi spostrzeżeniami właśnie na temat osób, które przychodzą, są początkujące i później, później działają, o czym oni tobie mówią w kuluarach, jakie masz wnioski na podstawie tych setek tysięcy osób, które widziałeś, które flipują. Mhm. Jasne, ja już tak po dwóch latach zajmowania się tym, czyli jakby szkolenia osób, które wchodzą w ten biznes flipowy, widzę, że jakby sam swoje przekonania zmieniłem na, na temat tego, że jakby żeby to robić, nie trzeba być nikim wyjątkowym. Wystarczy mieć odpowiedni przepis, schemat odpowiedni, który można wziąć, zaimplementować i on będzie działał, w zależności od tego, czy będziesz to robił, czy nie. I teraz to, z jakiego miejsca startujesz, dzisiaj totalnie nie ma znaczenia, bo ja widziałem wiele osób, które totalnie nie miały pojęcia o biznesie, miały 22 lata, zero doświadczenia zawodowego, biznesowego i swoją ciężką determinacją i pracą wdrażały wszystko i robiły flipy, a często osoby, które na przykład przychodzą i chcą kupić gotowy System, ale nie chcą go zaimplementować, bo nie chce im się tego robić. E, mimo tego, że mają pieniądze, doświadczenie, wiedzę, no to czasem po prostu tego nie wykorzystują i, i nie robią. To jest tak trochę, jakbyś umiał język chiński, e, ale niech on ci jest do niczego potrzebny, jeżeli nie, ma, nie, nie masz jakkolwiek go wykorzystać. E, dlatego e, zobaczyłem taką jedną rzecz, że częściej osiągnie osoba, która e, sukces w tym biznesie, która się być może dzisiaj gorzej, gorzej zapowiada, być może jakby nie jest ogarnięta biznesowo, nie ma, jeszcze jakiś taki no, nie ma gadanego, tak, tak zwanego, i, y, ale ma jakby serce i zapał taki do ciężkiej pracy, żeby wdrożyć jeden do jednego. i Czasem trzeba być naiwnym. Czasem trzeba być takim, żeby uwierzyć w to, że po prostu to, co my mówimy tutaj, to działa. I po prostu robić jeden do jednego i, i, i zobaczycie wtedy, że, że to, będzie, to, to będzie działało, a są osoby, które mówią, a to pewnie się nie da, słyszą gdzieś tam nas na YouTubie, mówią, to my pewnie tutaj jesteśmy pod, podłożeni pod kogoś albo nie wiem, udajemy kogoś, kim nie jesteśmy i to na pewno nie działa, no to jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to nieważne co by robił, co by dostał, to naprawdę no, no, to nie będzie działało. I moje, moje takie spostrzeżenie jeszcze, jak ja widzę moich absolwentów, i dopiero teraz zrobiłem pierwszy zjazd absolwentów w tym roku, w sierpniu też robię kolejny. Ja widzę te osoby i nie, nie, z niektórymi nie miałem totalnie kontaktu, no bo nie z każdym mam mentoring, czy widuje się na różnych eventach. I widzę że ludzie porobili po kilka, po kilkanaście flipy. Wiem, że niektóre osoby od czasu pierwszego szkolenia zarobiły swój pierwszy milion właśnie na, właśnie na flipach, gdzie nie mieli wcześniej y, dużych pieniędzy. I to jest taki, takie, taka gratyfikacja, dla mnie pewnie dla ciebie też, że no, dzięki temu, że my daliśmy Pewne narzędzia ludziom. Dzięki nas oni są teraz dzisiaj w całkowicie innym miejscu w swoim biznesie. Dokładnie. Ja też mam takie spostrzeżenia, że tak jak właśnie powiedziałeś o osobie, która miała 20-20 parę lat. Ja też mam sporo takich absolwentów, którzy są w młodym wieku, nie wiedzieli kompletnie nic na temat nieruchomości, a teraz występują na naszych spotkaniach tworzą gotowce inwestycyjne, robią flipy, robią podnajem i zarabiają duże pieniądze i rzeczywiście te osoby zaczynały od zera, ale jedynym takim punktem spójnym dla tych wszystkich osób, które dużo zarabiają jest po prostu to, że odwiedzają kilka, kilkanaście mieszkań tygodniowo i po prostu przebijają statystyką wszystkich pozostałych, czyli osoby, które były na eventach u nas i potem mówią, że im to nie idzie, zajęły się czymś innym, chociaż mało jest takich osób, które rzeczywiście totalnie zrezygnowały, jak już były na jakichś droższych kursach, nie tych takich podstawowych. To, to rzeczywiście te osoby po prostu nie miały wyników, dlatego bo nie odwiedzały mieszkań. A wszyscy ci, którzy chodzili na mieszkania i oglądali kolejne... Zawsze w jakikolwiek sposób zaczynali zarabiać pieniądze, dobierać sobie nowych wspólników czy absolwentów, i zaczynało to iść do przodu, i też pewnie u ciebie tak to samo wśród absolwentów wyglądało, że po prostu im dłużej się coś robi, tym więcej drzwi się otwiera i, i ci ludzie cały czas skalę budują. I miło się rzeczywiście patrzy, jak chłopak, który miał 20 lat po dwóch, trzech latach ma już 300-400 tysięcy na koncie, może sobie kupić swoje mieszkanie za gotówkę. I już do końca życia będzie miał gdzie mieszkać, tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś przyszedł, dowiedział się i to działa. Daniel, Aha, podsumowując, robię. rozmawialiśmy o deweloperce, czyli o czymś, czego większość ludzi jeszcze nie robi, bo zajmuje się flipowaniem i myśli, że będzie robiła to w przyszłości. Więc tutaj taki wniosek, który się nasuwa, podsumowując tą pierwszą część, że jeżeli ktoś chce zająć się, de się deweloperką, to niech sobie skompletuje już teraz zespół i niech teraz już myśli o tym, w jakim miejscu i w jaki sposób chce budować swoje rzeczy, bo jeżeli zaczniecie teraz to pierwsza realizacja będzie za 2-3 lata, czy za półtorej roku 3 lata, a jeżeli zaczniecie robić to za 2 lata, to się przyciągnie za 5 lat, a wtedy nie wiemy jak będzie rynek nieruchomości dokładnie wyglądał. Potem rozmawialiśmy też o flipach, powiedziałeś nam jak, w jaki sposób ty realizujesz flipy i tutaj też ważna uwaga, że po prostu statystyka robi swoje, widzicie, że Daniel zrabia dużo na flipach, bo on i jego zespół na wielu mieszkaniach jest. No i na koniec rozmawialiśmy o społeczności, czyli o tym, że po prostu obracając się w towarzystwie nieruchomościowym, realizując projekty wspólnie, jeżdżąc na kolejne wydarzenia, po prostu więcej w nieruchomościach się zarabia. Kluczem jest tylko tutaj doświadczenie. Daniel, na koniec. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, kogoś pozdrowić? <grym> <grym> No, ja jeszcze do tej społeczności chciałem dodać taką jedną rzecz, że jakby widzę, że mimo to, że i ty i ja organizujemy dużo eventów jakby takich networkingowych, gdzie ludzie się poznają, wymieniają się kapitałem, to widzę, że jakby duży opór i trochę niepewność ich jest w tym, żeby pozyskiwać kapitał, żeby, żeby zaczepiać innych ludzi, że nie każdy wierzy w to, że ktoś mi da pieniądze. Ale jeżeli zrobiłeś jeden, dwa, trzy flipy, cztery, masz model i to działa. To, to, to ja bym się totalnie o, o to nie bał. I teraz widzę, że dużo moich absolwentów przychodzi do mnie i, i jakby ja ich wyszkoliłem, ale nie ma kapitału, więc jakby ja dzisiaj na ich prośby w pewnym sensie stworzyłem fundusz, który ich będzie finansował i finansuje flipy i znaczną część potrzebną kasy na flipa, jakby ja jestem w stanie wyłożyć, bo wiem, że dzięki temu jakby ja ich dobrze wyszkoliłem i to będzie dobrze działało, czyli moje pieniądze będą bezpieczne, więc jeżeli skoro, ja, skoro ja jestem w stanie dać pieniądze moim absolwentom, to i tak naprawdę każdy inny inwestor na na jest w stanie się zabezpieczyć i dać komuś pieniądze i zainwestować we, we flipy, więc dużo osób mówi, że nie da się tego robić bez pieniędzy, a my tu z Pawem udowadniamy, że pieniądze no to jest, to jest jakby Najmniejszy problem w tym biznesie. Największy problem to jest jakby, aż problem. Wyzwaniem jest znaleźć okazję, poświęcić czas na to, żeby ją wydrążyć, w pewnym sensie tą, tą, tą kropą, która drąży skałę, znaleźć, podpisać i, i wtedy szukać dopiero finansowania. Dokładnie. Tu użyłeś słowa problem też, nie chciałeś pewnie tego słowa użyć, bo to nie jest problem, tylko to jest. Po prostu determinacja do tego, żeby poświęcić swój czas na to, żeby oglądać dziesiątki mieszkań, żeby doszło to do skutku. Bo prowadzenie własnej działalności dla osób, które są na etacie, inaczej. Osoba, która prowadzi działalność, ona widzi koniec filmu i wie, że jeżeli bojze 30 nieruchomości, to wtedy ta nieruchomość się znajdzie. Osoba, która jest na etacie i dostaje przelewy od kogoś za wynagrodzenie, może nie do końca ma w głowie to, że jeżeli wykona się prostą procedurę, która działa, którą potwierdza Daniel, którą potwierdza Paweł, że oglądając 30 nieruchomości kupisz minimum jedną, to te osoby nie widzą tego końca filmu, dopóki tego pierwszego flipa nie zrobią, więc obracanie się w Towarzystwie Nieruchomościowym sprawia, że widzimy mnóstwo historii sukcesów naszych znajomych, którzy są również na sali I wtedy łatwiej nam jest po prostu podjąć tę decyzję, że o 16 kończę pracę, jadę oglądać mieszkania i zaczynam flipować. Także My też prowadząc Akademię Sourcingu prowadzimy ją głównie, praktycznie i tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie mogli znaleźć dostęp do okazji inwestycyjnych, do kapitału i do pracowników, których mogą zatrudnić, bo eventy networkingowe są po prostu najlepszym miejscem możliwym przynajmniej w Polsce i, i, i też za granicą, e, gdzie są polonie, do tego, żeby właśnie pozyskać kapitał, okazję i pracowników do swojego zespołu i po to właśnie na takie nieruchomościowe eventy e, się jeździ i po to też właśnie zaprosiłem Daniela, żebyście wiedzieli, że osób prowadzących szkolenia, eventy nieruchomościowe w Polsce jest dużo i warto jeździć na wszystkie takie eventy właśnie po to, żeby poznawać jak największą ilość osób, które się tym rynkiem zajmują, bo wtedy wpada do Was więcej okazji, macie więcej kapitału no i możecie robić zdecydowanie większe projekty. Daniel, ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za twój poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeszcze nagramy coś kiedyś w przyszłości. Także do zobaczenia w kolejnej audycji. Pozdrawiamy. Cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast